Na boiskach Centrum Sportowego w Polkowicach w niedzielę 9 września spotkały się drużyny piłkarzy Górników, które zagrały o tytuł najlepszych w turnieju o Puchar Prezesa Związku Zawodowego Pracowników Dołowych KGHM Polska Miedź. Fajna zabawa, myślę, że to jest najistotniejsze. Potrafimy też się spotkać po pracy, odpocząć, zintegrować, bo taki jest cel. Wszyscy dzisiaj są wygrani, nie ma przegranych, każdy otrzymuje nagrodę. A więc cel był jeden, spotkać się, zintegrować, zabawić, odpocząć od codziennej pracy, ciężkiej pracy górniczej. I taki mamy co roku cel i ten cel nam przyświeca przez wiele lat. Udaje nam się to fajnie. Za chwilę po tym wszystkim idziemy do centrum piknikowych, tam się spotykamy z rodzinami, z dziećmi, z żonami, z matkami. Będzie nas około 500, a więc fajna sprawa. Jest to takie jakby też podsumowanie roku sportowego, przy okazji pożegnanie lata, tego okresu takiego letniego. Także nikogo do sportu, piłki nożnej i zabawy nie trzeba u Was zachęcać? Udaje nam się to fajnie, bo to jest taka grupa sportowa od wielu lat i chętnie wszyscy uczestniczą. Zresztą, jeżeli nam się to udaje po raz kolejny stworzyć 6 zespołów z jednej kopalni, to świadczy o tym, że jest duże zainteresowanie. I fajnie, że ci młodzi ludzie, którzy dzisiaj trudno ich jest namówić do sportu, garną się sami. To jest chyba istotne. Bo człowiek jak się tak po tej ciężkiej pracy w tej kopalni natyra, krótko mówiąc, to jak ma jeszcze ochotę na ruszanie się, to znaczy, że jest dobrze. Zwycięzcami turnieju zostali piłkarze z Polkowic Zachodnich. Drugie miejsce zdobyła drużyna z Szybu SG, trzecie SW1 oddział mechaniczny, czwarte SW1 oddział taśmowy i piąte Polkowice Główne. Miano króla strzelców zdobył Tomasz Świątek, zawodnika rozgrywek Tomasz Karpiński, zaś bramkarza Jan Poczta. Rok rocznie w turnieju chodzi o jedno, by uprawiać sport, dobrze się bawić i spędzić czas nie tylko z kolegami z pracy, ale też ich rodzinami. Tutaj jest taka możliwość, że możemy się spotkać na takich turniejach, na takich tutaj gdzieś tam imprezach, gdzie spotykamy się między sobą, rozmawiamy, no mamy ku temu okazję, tak? Nie spotykamy się tak na co dzień i nie jesteśmy w takim dużym gronie, nie? A tutaj mamy okazję. Warto rozwijać się, dbać o formę, tym bardziej, że jestem w ratownictwie i to tak trzeba dbać o tą formę. I prosto po pracy na boisko? Tak. Ciężko? Ciężko, bardzo ciężko. Ale? Ale obiecałem, że będę, no to jestem. Jak poziom gry, jak konkurencja? No poziom tu zawsze jest duży. Dużo jest chłopaków, co grają gdzieś w piłkę. My mamy już swoje lata, trochę są młodsi, biegają, no ale trzeba grać, biegać, coś trzeba robić. A proszę powiedzieć właśnie, po co to wszystko, po co pan się tu poci, a nie poszedł spać sobie do domu? Trzeba dbać o formę, siedzieć w domu przed telewizorem, to nie o to też w życiu chodzi, nie? Trzeba się poruszać, pobiegać, spotkać z ludźmi, ze znajomymi. Dobrze się pan bawi? Bardzo dobrze. No na pewno taki wysiłek pomaga później też w życiu tutaj w kopalni, dlatego że tak się robi wydolność i tutaj koledzy, którzy biegają po tym boisku, łatwiej jest później pracować na dole w cięższych warunkach. Po zmaganiach na murawie wszyscy piłkarze górnicy odebrali nagrody i udali się wraz z rodzinami do centrum piknikowego, by tam wspólnie spędzić niedzielny czas.